Pamiętasz jak? Miałeś 7 lat i od samego rana biegałeś z chłopakami przed blokiem po trawniku. Sąsiedzi byli wściekli, a mama nie miała się ciebie doprosić na obiad. Wtedy każdy marzył o tym, by grać na super stadionach, przy super publiczności, strzelić idealnego gola. A ja zawsze marzyłem, żeby tego idealnego gola zatrzymać. Nazywa się Przemysław Szymura, a oto moja historia. Moja przygoda zaczęła się, jak miałem 7-8 lat. Od razu wiedziałem, że chcę zostać bramkarzem. Poszedłem do pożynania klubu w mojej miejscowości Piekary Śląskie. Wówczas stary klub górniczy, który już nie istnieje. GKS Olimpia Piekary Śląskie. Następny klub w mojej karierze to był Rozwój Katowice, gdzie spotkałem super trenerów. Po 2 sezonach przeszedłem do GKS-u Katowice. Był to 2010 rok. Graliśmy z GKS-em Katowice na turniej do Krakowa. Po turnieju okazało się, że Krakowia, z którym graliśmy, ogłasza nabór. I wylądowałem w Krakowie Kraków, moim zdaniem jednej z lepszych szkół w Polsce. Z Krakowie Kraków przeszedłem do Polonii Beton. Z pierwszej ligi szkolnej kadry poszedłem definitywnie do trzeciej ligi Szczegowianki Jaworzno. Polska rzeczywistość po prostu mnie przytłoczała. Czasami po prostu grały kontakty, a nie ludzkie umiejętności. I postanowiłem, że wyjadę z kraju po zakończeniu studiów. Pisałem około 800 maili do niemieckich klubów. Zawsze tylko dostałem odpowiedź, że w tym czasie nie potrzebują, że teraz nie, kadra moja zamknięta. I było to w życiu, że już po prostu chciało się zakończyć tą przygodę z piłką. Po prostu czasami się odechciewało wszystkiego. Jak się widziało, że człowiek jest lepszy od kogoś, a musi grać inny zawodnik, bo ojciec jest sponsorem, co dla zwykłego człowieka, który robi dużo więcej poza treningiem w klubie, między innymi przygotowania na siłowni, dieta, gotowanie samemu, zajmuje to dużo czasu, ale myślę, że tylko tak może zostać tylko lepszym i lepszym. Zawsze odmawiam grać tylko w piłkę. Powiedziałem sobie, że nie odpuszczę. Muszę spróbować jeszcze trochę wytrzymać, bo gdzieś to tam może w górze jest zapisane, że się uda. Uda się, miałem ostatnie pieniądze na jedzenie, ale powiedziałem, że kupię za to bilet i spróbuję ostatni raz. Po 2 treningach trener powiedział, że chcę mnie definitywnie w klubie. Muszę powiedzieć, że trafiłem na mega, mega dobrych ludzi. Ważny mecz z HSV, wczesną Bundesligą w Niemczech, HSV Hamburg. Myślę, że zachęcam, ciekawy mecz będzie. Myślę, że super się sprawdzić na tle takiego rywala, co człowiek potrafi zweryfikować te umiejętności. Nie czuję jakiegoś dużego respektu. Myślę, że ludzie jak ludzie, po prostu więcej szczęścia trochę w życiu. Czasami może troszkę lepsze umiejętności, nic więcej. Mają dwie nogi, mają dwie ręce, biegają tak samo jak ja. Nic więcej. Thank you.
jedna czy dwie oferty, które pozwolą mi grać profesjonalnie w piłkę. Ale tak jak się kieruję w życiu moim motto, bez względu na resztę, rób więcej niż możesz, tak więc też zrobiłem dalej więcej niż sobie mogłem wyobrazić.